Dobrze, witajcie ponownie. Wcześniej mówiłem takie podstawy postaw, jeżeli chodzi o obsługiwanie programu Adobe Premiere Pro CS5. Przynajmniej ja taką wersję posiadam. Wcześniejsze wersje są zazwyczaj bardzo podobne. Różnią się zazwyczaj tylko szczegółami i jakimś tam wsparciem sprzętowym dla nowocześniejszych ogólnie, nowocześniejszych konfiguracji sprzętowych. W tym wypadku chciałbym się zająć renderowaniem, czyli rzeczą, która naprawdę potrafi sprawić bardzo dużo trudności, szczególnie dla początkujących, do początkujących osób tworzących filmiki i nie tylko. Ja też miałem przez długi czas problem z tym, co tu ustawić, jak to w ogóle działa i z czym to się je. A tak na dobrą sprawę ustawienie tego jest bardzo, bardzo proste, tylko po prostu trzeba wiedzieć, co ustawić i na co patrzeć. Więc tak, klikamy Ctrl-M i w tym momencie pojawiają nam się opcje eksportu, opcje renderowania tego. I tak, tu już może się początkujący user złapać za głowę i o mój Boże, co ja tu ustawię, tyle opcji, o nie. A tak na dobrą sprawę uwierzcie mi, że to jest bardzo, bardzo proste. Najważniejsze jest to, że żeby po prostu powiedzieć najpierw, czym mamy do czynienia, czyli po lewej stronie mamy podgląd na to, co się w danym filmiku dzieje, czyli podobnie jak tutaj mieliśmy w tym miejscu przy renderowaniu, przy podglądzie ten w trakcie składania. Możemy sobie tutaj sprawdzać, co się w danym miejscu dzieje, jak to wygląda w ustawieniach renderowania. I możemy także ograniczyć sobie film na przykład do pół minuty, 30 sekund. Ja zwyczaj robię tak, że najpierw jak mam jakiś dłuższy materiał, czy na przykład 10-15 minutowy gameplay z komentarzem, to zazwyczaj sobie biorę, zaznaczam pół minuty, minutę, renderuję, sprawdzam, czy to wszystko ładnie wygląda, czy jakość jest ok, czy wszystko fajnie ustawiłem, a potem renderuję całość, jeżeli czuję się zadowolony. Tutaj możemy spokojnie zaznaczyć na przykład 20-15 sekund. I przejdźmy do ustawiania. Najważniejszą rzeczą jest format. Ten format wybieramy H264. Jest to naprawdę najlepsza jakość, która jest aktualnie używana praktycznie wszędzie w internecie, jeżeli chodzi o odtwarzanie filmików. YouTube w HD, H264. Tu po prostu nie ma co mówić, sam YouTube tego formatu używa i on najlepiej go mieli, najlepiej przyjmuje. I zazwyczaj nawet wrzucacie film, to już po pół minuty potrafi posiadać jakość HD na YouTubie. Czasami wiadomo, to się wszystko wali, nie do końca ok, działa, ale YouTube to bez problemu przyjmuje i nie ma naprawdę możliwości, żeby coś było nie tak. Tylko oczywiście musicie poprawnie to wszystko ustawić. Teraz wybieramy preset. Tutaj możemy oczywiście wybrać sobie preset YouTube Widescreen HD, czyli YouTube 16:9 w jakości HD. Tylko jest takie małe ale. Tutaj te dwie pierwsze zakładki nas w sumie zbytnio nie interesują, bo one są dobrze ustawione i tutaj nie ma co zmieniać. Interesuje nas zakładka video. A mianowicie w tej zakładce musimy tak sprawdzić, jaka jest rozdzielczość, jaka nas interesuje rozdzielczość. Najlepiej, gdy ta rozdzielczość jest taka sama jak materiał źródłowy, czyli jeżeli posiadamy kamerkę filmującą na przykład w 720p, to stawmy 720p. Oczywiście możemy nastawić ją na 1080p, ale wtedy będzie to się wiązało z tym, że obraz może być troszeczkę nawet gorszy jakości niż 720p, gdyż tak naprawdę musi zmienić program rozdzielczość, przemylić to jeszcze raz wszystko, no i czasami jakość może być troszeczkę zgubiona po drodze. Lepiej nagrywać, renderować w tej samej jakości, co się właśnie nagrywało. Tutaj właśnie to możemy zobaczyć. I teraz ważna opcja frame rate, czyli to, co wcześniej ustawiliśmy dla podglądu, dla pracy i teraz to, co musimy ustawić dla efektu wyjściowego. I tutaj mówię, jak już mówię, najlepiej, żeby było dokładnie taki sam frame rate, taka sama ilość klatek na sekundę jak materiał źródłowy. Gorzej, jeżeli na przykład posiadamy kilka materiałów źródłowych, czy na przykład trailery, nasz gameplay, do tego jeszcze na przykład jakaś kamera do tego dochodzi, no to wtedy może być problem, więc lepiej ustawić ten frame rate albo najlepiej ustawić go w taki sposób, żeby obejmował jak najwięcej materiału. Czyli jeżeli najwięcej mamy naszej twarzy, przykładowo, najwięcej posiadamy naszej twarzy, to ustawmy ten frame rate dla twarzy. Jeżeli najwięcej posiadamy na przykład gameplayu, to ustawmy ten frame rate dla gameplayu. Ja przynajmniej taką zasadę przyjmuję i zazwyczaj źle na tym nie wychodzę. Przyjmę na przykład 30, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, jaki frame rate ma ten trailer, ale na pewno nie ma 30, ale to akurat nie jest zbytnio ważne. Field Odel, także tutaj nie ruszamy. Kiedyś musiałem tutaj zmieniać to, żeby ładnie wychodziło, ale w CS5 nie ma to najmniejszego sensu. Bierzemy Known, czyli żaden progresywny Field Odel i to w zupełności wystarcza. Także z tymi pikselami, to także stawiamy Square Pixels.
profile zawsze high, tego nie ruszamy. Tutaj levele, to jest taka dosyć ciekawa rzecz, bo sam jeszcze tego nie pojmuję, jak to działa, ale wiem, że każdy level tyczy się do troszeczkę innej rozdzielczości i innego poziomu bitrate'u. Tu musimy sobie sami eksperymentować, ale jak bierzemy na przykład YouTube HD, te widescreen HD, ten preset i to nam sam sobie wszystko ładnie ustawi, tego nie musimy kompletnie ruszać i to nam wszystko działa. Gorzej jest troszeczkę, jeżeli musimy na przykład pobawić się nie aspektem, formatem 16:9, a na przykład 16:10, jak ja to się zazwyczaj bawię, a przynajmniej często się tak bawię. Wtedy musicie wziąć na przykład 4:2 level, żeby to w ogóle móc ustawić ten format 16:10, czyli 1680x1050. Ale w tym momencie tym się nie zajmujemy i to, co tutaj w zupełności wystarczy. I teraz chyba jedna z najważniejszych rzeczy, z którymi ludzie mają po prostu problemy. Zacznijmy od początku, czyli bitrate setting, czyli to są ustawienia tego, jak dużo danych ma być w danej sekundzie, danej minucie materiału. Ważne jest tutaj bitrate encoding, czyli CBR, to w sumie nie do końca wiem, co to jest, ale VBR one pass, czyli to jest jedno przejście, czyli raz tylko jest renderowany film i na jego podstawie jest wypluwany efekt wyjściowy, bądź ewentualnie VBR two pass, czyli dwa przejścia są, czyli filmik jest najpierw renderowany raz i potem jeszcze drugi raz, aby jakoś to uzupełnić, sprawdzić, porównać, czy program troszeczkę lepsza jakość wychodzi przy tych samych ustawieniach po prostu. Powiedzmy może w ten sposób. To jest dosyć zaawansowane, skomplikowane, nie do końca posiadam wiedzę, że wam to wytłumaczę, jak to działa, tylko po prostu wiedzcie, że VBR 1 pas i VBR 2 pas to tak naprawdę różnica długości dekodowania, renderowania i jakości, ale nie jest to jakaś mega duża różnica w jakości, więc możecie sobie to ustawić po prostu zawsze na jeden pas i nie będziecie wielkiej różnicy widzieli, aż tak wartej po prostu na przykład renderowania, na przykład też ponownie drugiej godziny, jeżeli posiadacie słabszy komputer bądź dłuższy materiał. I najważniejszą tej rzeczą jest target bitrate i maximum bitrate. Ja zazwyczaj, jeżeli materiał nie jest zbytnio jakiś dynamiczny, na przykład przykładowo jakiś gameplay ze strategii, spokojnie można ustawić coś pokroju 2-3 megabitów na sekundę i to będzie w zupełności ok. Czasami nie będzie może to jakoś mega super jakość, ale wiadomo, nie oszukujmy się, łącza w naszym kraju nie są jeszcze jakoś uber szybkie, szczególnie wysyłanie jest zazwyczaj strasznie wolne. No i trzeba pamiętać, że no jakość jakością jest ona ważna, ale też trzeba brać pod uwagę to, że nie chcemy, żeby materiał wysyłał się na przykład 5 dni, bo to będzie kompletnie bez sensu. Chyba że posiadacie naprawdę super internet, możecie to im więcej, tym lepiej. Choć zazwyczaj zauważyłem, że powyżej 5, przy większości grach powyżej 5 megabitach na sekundę aż tak różnicy nie widać, a już powyżej 10 to kompletnie różnicy nie widać, można sobie pominąć powyżej 10 megabitów. Chyba że naprawdę zależy wam na jakości jak żyleta, no wtedy możecie to poeksperymentować się sobie, ale ja zazwyczaj między 2-3, czasami 4 i bardzo rzadko 5 megabitów na sekundę ustawiam i to mi w zupełności wystarczy. Sami zresztą możecie zobaczyć, że wszystko jest w miarę ok, ładnie wygląda, nie ma problemu z jakością obrazu. No i to wszystko w miarę waży niedużo, stosunkowo niedużo, oczywiście zależy od długości materiału. Więc ustawmy sobie 33 i maksimum bitrate, czyli czasami ten bitrate może być trochę większy w danej sekundzie, czasami trochę mniejszy. I teraz ustawiamy, jaki może być maksymalnie on wysoki, maksymalnie duży. Ja zwyczaj biorę dwukrotność tego normalnego bitrate'u i to też w zupełności wystarczy, nie ma z tym problemu. Z advanced settings tego nie ruszam, to nawet nie wiem nigdy po co jest. Przejdźmy do zakładki audio. Tu mamy jaki kodek chcemy zastosować. Zazwyczaj tych kodeków mamy jeden albo dwa na dany format, który wybraliśmy. Weźmy sobie AAC i to w zupełności wystarcza. Format stereo, także możemy sobie zmienić co tylko chcemy, czy mono, czy stereo, czy 5.1. To już zależy także od naszego materiału źródłowego. Frekwencji, czyli tą ilość herców po prostu. Nie wiem, nie pamiętam, jaki był materiał źródłowy, ale weźmy sobie 44000, audio high, wiadomo, jak najwyższa jakość i także bitrate audio. W zupełności zazwyczaj wystarcza 128 kilobitów na sekundę. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że na przykład zależy także nam na jakości tego głosu, tego ogólnie dźwięku. Możemy spokojnie ustawić sobie 256, choć on przy dłuższych plikach dosyć znacznie potrafi czasami zwiększyć rozmiar tego pliku i tym samym długość wysłanego, ilość czasu, która jest wymagana do wysłania na serwer, ale 128 zazwyczaj w zupełności wystarcza i nie ma z tym najmniejszego problemu. I tak na dobrą sprawę to jest wszystko, co musicie wiedzieć o renderowaniu. Teraz zajmiemy się tylko już pomniejszymi rzeczami, czy na przykład gdzie ten plik ma się zapisać. Weźmy sobie na pulpit, nazwijmy go poradnik część pierwsza.
I jeszcze zanim przejdziemy do samego renderowania, możemy wybrać dwie opcje renderowania. Czy chcemy od razu, żeby nam Adobe Premiere sam wyeksportował ten plik, czy chcemy na przykład wziąć go do kolejki przez program Adobe Media Encoder. I on pozwala na przykład nam na kilka plików, dekodowanie kilku plików naraz po kolei, po sobie, żeby następowały, a w międzyczasie możemy coś innego robić, na przykład dalej sprawdzić jakiś inny plik, sobie tutaj dekodować, coś ustawiać. Widzicie, tam sobie teraz odpaliłem i tu mogę sobie co mi się tylko żywnie podoba robić, tylko muszę pamiętać, że komputer jest w sumie troszeczkę też spowolniony, jest zajęty renderowaniem tutaj tego pliku, więc siłą rzeczy będę troszeczkę bardziej ograniczony, jeśli chodzi o sprzęt. Jak sami widzieliście, tutaj w miarę to wszystko ładnie się zdekodowało, szybko, bo tylko 15 sekund, więc tutaj możemy to wszystko tutaj wyłączyć. Tutaj Ctrl S ja sobie zapisuję zawsze. I zobaczmy jakiś efekt końcowy. Poradnik, część pierwsza. No i proszę, sami widzicie, że tutaj wszystko ładnie działa. To, co zaimplementowaliśmy, jest widoczne w tym filmiku. Znaczy, no, w sumie dużo nie zaimplementowaliśmy, ale wiecie, o co chodzi i jak to w miarę to wszystko działa i z czym to się je. I jak już mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania, coś niejasno powiedziałem, coś nie wytłumaczyłem, nie dopowiedziałem, to dajcie mi znać, ponieważ ja ten filmik tworzę dla was. I zresztą te filmiki zaraz wejdę do Adobe Premiere Pro i zaraz sobie także zmontuję je w tym programie i będę na bieżąco cały czas mógł wam wytłumaczyć, jak to się robi. Więc trzymajcie się cieplutko, z tej strony był Moskit, pa pa!